Cześć, tu Cerbo Motocykle. Dzisiaj na hamowni Yamaha MT-09 Tracer z rocznika 2017. Maszyna przyjechała na dostrojenie po zamontowaniu kompletnego układu wydechowego marki X-Seal. Taki oto jest tłumiczek. Jest to układ homologowany, także tutaj mamy na pokładzie zamontowany katalizator. I rzeczywiście on tam jest. Oprócz tego do kompletu jest DB Killer. Natomiast ten killer, jak dla mnie, jest troszeczkę kiepskim pomysłem z tego względu, że zobacz, tutaj jest w pełni zatkany. Także spaliny, żeby opuścić układ wydechowy, muszą go obmywać dookoła i tutaj tymi dziurkami po boku się wydostawać. Także nie dość, że brzmi to strasznie paskudnie, to niestety zjada sporo mocy na hamowni. On tam ledwo 80 koni wypluł, silnik się dławi, prycha. No, ja osobiście bym się tutaj zajął tymi spoinami, wyciął po prostu ten talerzyk, tak żeby ten killer miał przelot i tak dławić go będzie całkiem sporo. Myślę, że normy hałasu zostaną jak najbardziej w porządku, a silnik będzie miał jak odetchnąć, bo w tej konfiguracji to trochę słaba opcja. Oprócz tego właściciel przygotował snorkel w airboxie fabrycznie, tam jest taka długa, długa rura, natomiast właściciel sobie ją tak mniej więcej o połowę obciął. Ja osobiście, gdybym to robił, obciąłbym go znacznie bardziej, natomiast on zrobił sobie tak i na takiej konfiguracji miałem go wystroić, także w ten sposób też zrobiłem. Mogę tylko dodać, że motocykl jest wyposażony dodatkowo w quick shifter, shifty control. Jakie wyniki strojenia? Zobacz sobie tu. I moc, i moment poszły fajnie do góry, zwłaszcza widać od połowy obrotomierza. Tutaj przy 6500 następuje fajne podniesienie i już aż do końca mamy znacznie więcej mocy, tak samo momentu. Przesunąłem mu też odcinkę o 600 obrotów. Jakie mamy wyniki? Zobacz, przyjechał 104,3 konia. Wyjeżdża 114,8, także mamy tutaj 10,5 konia więcej. W bardzo szerokim zakresie tutaj mamy 8, tu już mamy 10, tu już mamy 10, tu jest 10,5 ten szczyt. Natomiast zwróć uwagę, że tak naprawdę odtąd aż dotąd jest tej mocy znacznie, znacznie więcej. Ktoś może zapytać, dlaczego tylko 115. W zeszłym tygodniu robiłem dokładnie takiego samego i wypluł 122. Natomiast miał pełni przelotowy wydech bez katalizatora i myślę, że tutaj ten kat to jest ten element, który nam te konie zjada. Z dodatkowych rzeczy właściciel zażyczył sobie zaostrzenie mapy na maksymalną agresję w trybie A. Może nie maksymalną, ale zdecydowanie bardziej agresywną niż była. W trybie B też troszeczkę go podciągnąłem, natomiast tryb standard został maksymalnie wygładzony, tak żeby motocykl był liniowy, przewidywalny i posłuszny. Oprócz tego oczywiście zdjąłem limiter prędkości maksymalnej, no i wykodowałem sondę lambda. Wszystko można zabierać, gotowy. Pozdróweczki.